Asia, ostatnio sporo się mówi o aferze kopertowej związanej z Karoliną Pisarek. Karolina pochwaliła się jednemu z dziennikarzy, że otrzymała 20 tysięcy w kopercie, 100 tysięcy przelewem na ślubie. No i tak się zastanawiam, co ty myślisz o takim szczerym wyznaniu? Znaczy, wiesz co, przyznam się, że nie śledzę, ale wiesz, każdy sobie żyje i robi to, co chce tak naprawdę. Też nie będę komentować tej sytuacji. Wiem, że jakby mój ślub, to ja nie prosiłam nikogo ani prezenty, ani pieniądze, tylko jak ktoś naprawdę chciał, to mógł dać pieniądze na schronisko dla zwierząt. To wiesz, każdy inaczej patrzy, niektórzy wykorzystują, że jest, wiesz, czas wesela i może sobie zarobią kasę, a nie wiem co tutaj, jaki benefit chwalenia jest tak naprawdę, bo wiesz, teraz się tak strasznie dużo dzieje na świecie, wiesz, ludzie nie mają co dla swoich dzieci dać na stół, też ta wojna, to wiesz, nie myślę, że to jest taki fajny moment, żeby robić. Fajnie by było, jakby powiedziała, super, dostałam 20 tysięcy, dałam na Ukraine. Czy dałam na, wiesz, dla rodzinę biedną, co musiała uciekać od wojny, wtedy to bym miała szacun. Bo nie rozumiem w ogóle tej, po co ta rozmowa w ogóle, wiesz, inni tak naprawdę przeżywają gehenny czas teraz, żeby się tak chwalić. To dla mnie chwalenie takie jest troszkę, jak to się wybrzydzam, takie rzeczy. Jasne, ale może obejrzy naszą rozmowę i postanowi przekazać część pieniędzy. I to by było niesamowite i bym się cieszyła, znaczy, że nasza rozmowa właśnie dała jej taki napięk, żeby zrobić coś dobrego. Wiesz, często jest tak, że ludzie robią dużo dobrego i nie mówią o tym, ale jak się chwali o jednym, to niech się chwali o drugim, jakby też chciała dać.